Michał, widzę, że twoja strategia w programie X Factor opłaca się. Co to znaczy moja strategia? Chodzi mi o twój wizerunek. Ale to nie jest moja strategia, bo ja zawsze taki byłem, więc to nie należy do strategii. Od zawsze? Od zawsze. W szkole też? Też. I pokazała się całej Polsce, cała Polska o nie miała. No prawie cała Polska, prawda? No. Taki mamy kraj, że po prostu jeśli wyjdzie ktoś nieco bardziej kolorowy, to człowiek musi widzieć go na każdym tabloidzie, tak? W Stanach czy gdziekolwiek indziej nie ma czegoś takiego. No, w takich osób jak ja jest miliony i chodzą po ulicach, tak? I nic im się nie dzieje. No, ja jestem postrzegany przez media jako jakieś tam zjawisko, tak? No, skoro tak myślą, to dobrze. To bardzo mi miło. Wiesz co, rozmawiałam ostatnio na twój temat z Kają. I pytałam się jej o zdanie. Czy ona uważa, że skoro ty doszedłeś tak w X Factorze, tak wysoko, stałeś się tak popularny, czy w Polsce coś się zmieniło? Czy Polska jest bardziej tolerancyjna? I ona powiedziała, że nie sądzi, czytając te wszystkie komentarze w internecie na przykład. Ale ja nie czytam komentarzy na internecie ze względu na to, że to są komentarze, które nic nie wnoszą tak naprawdę. Do tych komentarzy nie można się odnieść. To są komentarze niekonstruktywne, więc po co ja mam czytać takie głupoty tak naprawdę? A powiedz, czy uczysz się śpiewu, powiedzmy, bardziej profesjonalnie, czy trenowałaś to sam? Nie, ja jestem samoukiem tak naprawdę. Kilku lekcji udzieliła mi moja siostra, która śpiewa operowo za granicą, znaczy uczy się jeszcze w chwili obecnej. I pobierałem kilka lekcji u różnych tam nauczycieli, ale śpiewu uczy się całe życie, a nie kilka razy w życiu, tak? Więc ja nie mogę powiedzieć, że uczyłem się śpiewu. Czy jesteś samorodnym talentem? No, jakoś tak wyszło. Skąd masz pomysł na swoje stroje? Skąd bierzesz? Z głowy. Z głowy? A teraz w X Factorze masz jakieś stylistki do pomocy na przykład? Ja powiem tak, że oczywiście mam osoby, które wypożyczają mi ciuchy, ale tak naprawdę w dużej mierze to jest moja zasługa, co ja ubiorę. I to jak wyglądam. Na pewno chciałbyś wygrać program. Ja już wygrałem. Ja bardzo dużo wygrałem już. Ale nie obraziłbym się za pierwsze miejsce. Oceniasz swoje szanse z Gienkiem Loską, z Adą Schulz i być może z panią Małgosią? Nie to oceniać, od tego jest publika. To ona może ocenić. A czy stosunek do ciebie tak na ulicy, na co dzień się zmienił, czy jest taki sam? Poza tym, że jesteś bardziej rozpoznawalny. No, ze względu na to troszeczkę się zmienił, tak? Że jestem bardziej rozpoznawalny. Jestem postrzegany jako osoba medialna, co robi w ogóle inną otoczkę wokół mnie, bo ludzie pozwalają mi takim być, a wcześniej było na odwrót, tak? Właśnie to jest troszeczkę smutne, że właśnie osoby medialne mają pod tym względem łatwiej, a osoby niemedialne, niepubliczne trudniej. Do tego etapu, tak? Ja też nie miałem łatwo. Myślę, że miałeś łatwiej niż inni. No nie wiem. Chyba trudniej. Dlaczego trudniej? To są moje osobiste sprawy, dlaczego trudniej. Ale moje życie nie było kolorowe. Dlatego ja jestem kolorowy. Nie zmienisz się. Nie. Nigdy. Jakie będzie twoje życie po X Factorze, jak myślisz? Intensywne. Masz już jakieś plany w związku z płytą na przykład? Tak, niebawem mam nadzieję, że wydam singla, a następnie pójdzie za tym płyta. Pozdrawiam serdecznie widzów wp.tv? Chyba tak, nie? Tak. No, Michał Szpak.